Piotr Gąsowski po odejściu z show Polsatu apeluje do Dowbora. Prosi go tylko o jedno. Nie milkną echa po ostatnich personalnych zmianach w Polsacie. Najpierw media obiegła wieść, że Michał Wiśniewski i Katarzyna Skrzynecka stracili pracę w Twoja twarz brzmi znajomo. Potem Piotr Gąsowski oświadczył, że w geście solidarności z koleżanką Skrzynecką postanowił odejść z show. Teraz aktor apeluje do Macieja Dowbora, współprowadzącego Twoja twarz brzmi znajomo. O co go prosi? Wszyscy podejrzewali, że po tym, jak Edward Miszczak zastąpił Ninę Terentjew na stanowisku dyrektora programowego Polsatu, stacje czekają wielkie zmiany. Zaskoczeniem mogło być jednak usunięcie dwójki jurorów Twoja twarz brzmi znajomo, Michała Wiśniewskiego i Katarzyny Skrzyneckiej. Później z programem postanowił się solidarnie pożegnać Piotr Gąsowski. Aktor zwrócił się teraz w mediach społecznościowych z apelem do swojego kolegi, Macieja Dowbora. Twoja twarz brzmi znajomo. Z programu wylatują gwiazdy. Żegnając się z programem, Piotr Gąsowski zamieścił wpis w internecie. Cześć kochani. Mówi się często, czas na zmiany. Podziękowano Kasi. To ja też Kasiu najserdeczniej, jak umiem tobie dziękuję. Za wszystko, za twoje serce i talent, autoironię, kreatywność i wrażliwość. Obawiam się, iż bez ciebie ten program będzie miał już inną, przynajmniej dla mnie, twojego serdecznego kumpla, nieznajomą twarz. Kropka. Odchodzę wraz z tobą i też jak najgoręcej, dziękuję wszystkim twórcom i współtwórcom tego przepięknego programu, wszystkim uczestnikom i tym wspaniałym osobom, których na ekranie nie widać. Napisał Piotr Gąsowski na Instagramie. Piotr Gąsowski apeluje do Macieja Dowbora. Zmiany w obsadzie programu zaskoczyły także drugiego ze współprowadzących show, Macieja Dowbora. Dbet to największa zawodowa przygoda mojego życia i 9 lat wspaniałych przeżyć. Ponad połowa mojej historii w Polsacie. Kocham ten program. Kropka. Nie wiem, jak skomentować to. Co się wydarzyło z małpa piotr.gasowski.official. Jestem w szoku, potrzebuję więcej czasu. Kropka. Stworzyliśmy fajny duet i nawet nie wyobrażam sobie, jak TTBZ może istnieć bez niego. Tyle na teraz. Napisał Maciej Dowbor na swoim profilu na Instagramie. Komentarz Piotr Gąsowski przeprosił Dowbora, że nie uprzedził go o swojej decyzji i wytłumaczył, dlaczego zdecydował się na taki krok. To był impuls, lawina emocjonalna, żal wielki. Po prostu skowyt za Kasią. Kropka. Pisze w emocjonalnym komentarzu Piotr Gąsowski, a następnie zwraca się z apelem do Macieja Dowbora. Jeszcze bardziej proszę, zostań w programie Twoja twarz brzmi znajomo. Kropka. To jest Twoje miejsce. Wielokrotnie Ci o tym mówiłem i pisałem. Jesteś świetny i kompetentny. Dowcipny i wciąż młody. Kropka. Stałeś się w tym programie mistrzem. I Twoi, i nasi fani, i fani tego programu, który kochamy, też by tego chcieli. Zaapelował Piotr Gąsowski. Aktor dodał, że jeszcze nieraz stworzy coś z Dowborem, a już na pewno napiją się po szklaneczce czegoś mocniejszego.
Nie poddawaj się presji. I proszę wszystkich ludzi dobrej woli, których jest przecież więcej, aby uszanowali każdą decyzję Maćka. Kropka. Bo on na to, jak rzadko kto, zasługuje. To jest też jego program, który pięknie współtworzył przez tyle lat. Kropka. Kopię cię, Dowbi, w tyłek na szczęście, przytulam i wspieram. Love, twój gąs, kończy Piotr Gąsowski.